dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, że w Krakowie rodzi się nowy smok. Smok, który będzie miał ogromną moc i ogromną siłę. W Krakowie był kiedyś smok, ale teraz nadchodzi nowy. Chciałbym powiedzieć o tym, że wszyscy będziemy musieli o niego dbać, tak żeby on mógł urosnąć i żeby rzeczywiście był dobrym smokiem. Będę mówił o rzeczach, które są dla mnie ważne. Będę mówił o społeczności startupów w Krakowie. Jaka ona była kiedyś, jaka ona jest teraz i jaka ona będzie w przyszłości. I właśnie z tą przyszłością mam pewną obawę. Dlatego, bo jak przygotowywałem to wystąpienie, to przypomniały mi się rady profesora z London Business School, które kiedyś nam dawał jako studentom. Te rady były takie. Pierwsza rada: nigdy nie mów o przyszłości. Druga rada: jeżeli mówisz o przyszłości, nie podawaj żadnych liczb ani żadnych dat. Jeszcze była trzecia rada. Ta rada trzecia była taka: jeżeli mówiłeś o przyszłości, powiedziałeś liczby, powiedziałeś daty, to lepiej nie pokazuj się w tym miejscu ponownie. Ale spróbujmy. Cofnijmy się do prapoczątków internetu w Polsce, do technologicznego Krakowa lat 90. Praprzodek Onetu wyglądał tak, jak widzicie. To jest serwis Optimus.net, który był rozwijany przez firmę Optimus SA. W 1998 roku wraz z Tomkiem Kolbuszem przekonaliśmy Optimusa, żeby stworzyć portal internetowy z prawdziwego zdarzenia. Optimus się zgodził, zainwestował, zaczęła się ciężka praca. Po 2 latach zaczynały przychodzić efekty. Onet stał się liderem polskiego internetu, wyprzedziliśmy wirtualną Polskę. Z zespołu kilku osób, które pracowały nad tym serwisem, który widzicie, powstał zespół, który był ponad 200-osobowy. Po 2 latach Onet wyglądał tak, jak tutaj po prawej stronie. Myśmy byli z tego bardzo dumni. Ilość technologii, która za tą prostą stroną stoi, ilość kontentu, która za tą prostą stroną stoi, to naprawdę była ciężka praca. To były lata 90. To był pierwszy złoty okres startupów i w Krakowie, i w Polsce. Startupami w Krakowie był Onet, była Interia, był Komarch, w Polsce inne firmy to Allegro, to Wirtualna Polska. To wszystko były małe firmy, które dopiero zaczynały. Ale później przyszedł kryzys. Wszystko zamarzło. Nie było nowych startupów. Te, które istniały i nie miały przychodów, po prostu musiały być zamknięte. Po paru latach przyszło powolne przebudzenie. Zaczęło się wszystko zmieniać. Powstały takie firmy jak BaseCRM, jak Estimote, jak Brainly. Wraz z Markiem Kapturkiewiczem założyliśmy Innovation Nest. Powstał coworking, bardzo ważny dla naszej społeczności, Company, który potem się zamienił w Collab. To był prawdziwy przełom. Ale zanim powiem, jak wygląda społeczność internetowa w Krakowie dzisiaj, chciałbym zrobić dygresję. Chciałbym powiedzieć o największym wynalazku, jaki w ogóle był w dziejach ludzkości. W mojej opinii tym wynalazkiem było pismo. Pismo było tym, co zmieniło ludzkie życie, pismo było tym, co zmieniło kulturę, zmieniło społeczeństwa. W ogóle pismo umożliwiło powstawanie państw. I w rozwoju pisma były 2 ważne momenty. Jednym z tych momentów było wynalezienie druku. Od tego czasu się zaczęły czasy nowożytne. Drugim takim wynalazkiem było wynalezienie internetu. Ale zarówno druk, jak i internet to nie było nic więcej jak zmiana sposobu dystrybucji pisma. Następne pismo prowadzi nas do następnego wynalazku. Tym następnym wynalazkiem jest ten moment, kiedy ludzie zaczęli tworzyć modele rzeczywistości. Tutaj mamy najstarszy obraz zachowany, najstarsze malowidła naskalne z Lascaux, liczące kilkadziesiąt tysięcy lat. I to był ten moment, to był ten bardzo ważny moment w dziejach ludzkości, kiedy ten świat, ta rzeczywistość, która jest wokół nas, została oddzielona od jej obrazu, od modelu, który gdzieś został w tym wypadku uwieczniony na skalę jaskini. Ten moment, ten początek tworzenia modeli rzeczywistości, to jest to, o czym bym chciał powiedzieć parę słów.
prawdziwe takie przyspieszenie w budowaniu modeli rzeczywistości nastąpiło wraz z wynalezieniem komputerów. Składają się na to trzy rzeczy. Po pierwsze, bity, dane bardzo łatwo przechowywać i bardzo łatwo przesyłać. Po drugie, bardzo łatwo budować modele rzeczywistości przy pomocy komputerów. I pamiętajmy, że cały czas obowiązuje prawo Moore'a. Co każde 18 miesięcy moc obliczeniowa procesorów jest dwa razy większa. I jeszcze jest trzeci element, mianowicie skąd mamy dane. Do niedawna wszystkie dane, jakie mieliśmy, pochodziły z naszych zmysłów, z naszego wzroku, z naszego słuchu. Od jakiegoś czasu mamy do czynienia także z innym źródłem danych. Mamy elektroniczne zmysły, mamy sensory. Mamy sensory, które ciągle dostarczają dane o otaczającej nas rzeczywistości. Sensorów kiedyś były miliony, potem były miliardy. Natomiast przewidywania mówią o tym, że za kilkanaście lat na świecie będzie kilkanaście bilionów sensorów. Co to znaczy? Na każdego człowieka żyjącego na świecie będzie przypadało 1000 sensorów. To jest rzeczywiście zupełna zmiana tego, skąd w ogóle będziemy czerpali dane o rzeczywistości. Właśnie przez te dane, które są związane ze światem, przez to, że one płyną prosto ze świata, mówimy o całym tym trendzie, o całym tej zmianie Internet rzeczy, Internet of Things czy też IoT. Internet of Things to jest zmiana paradygmatu. To jest mega trend. I tu chciałbym się właśnie nad tym na chwilę zatrzymać i chcę opowiedzieć wam historię. Historię o mędrcu i orientalnym księciu, którą pewnie każdy z was zna, ale gdzieś właśnie ona jest ważna. Kiedyś mędrzec spotkał księcia i zaproponował mu grę w szachy. Książę się zgodził i się spytał, a jaka będzie twoja nagroda, jeżeli ja przegram? Mędrzec powiedział, za pierwsze pole szachownicy chciałbym dostać jedno ziarnko pszenicy, za drugie pole dwa ziarnka, za trzecie cztery, za czwarte osiem, za piąte 16 i tak dalej. Za każde pole szachownicy chciałbym dostać od ciebie ziarna pszenicy. Książę się zgodził, natomiast książę nie zdawał sobie sprawy z tego, że w przypadku przegranej nie będzie w stanie spełnić obietnicy danej mędrcowi. To właśnie pokazuje, ta historia pokazuje, czym jest wykładniczy wzrost. Jak rzeczywiście, jeżeli mamy wzrost wykładniczy, to ilość rośnie bardzo mocno. A tutaj są dane na temat ilości informacji, jaka jest na świecie. Są dane przygotowane przez firmę IDC. Jak widzicie, w ciągu 7 lat ilość danych na świecie wzrośnie 10 razy. Ten trend nie skończy się na 2020 roku. On będzie trwał dalej. Dane na świecie rosną w sposób wykładniczy. Wzrost w takim tempie to jest wzrost o 40% rocznie. O 40% przez najbliższe kilkanaście lat. Co to są za liczby? Wzrost o 40% rocznie to jest wzrost 10 razy w ciągu 7 lat, tak jak tu widzicie. W ciągu następnych 7 lat to jest skumulowany wzrost o 100 razy, a w ciągu 20 lat to jest wzrost o 1000 razy. Dlatego mówimy tutaj o megatrendzie. Rzeczywiście internet zaczyna wchodzić w inną fazę. Czeka nas duża zmiana. Spytacie się, dlaczego ja mówię o tym tutaj na TEDxie Kraków? Otóż dlatego, że część tej rewolucji przebiega również tutaj, również w Krakowie. W Krakowie mamy takie firmy jak Estimote, Seedlabs, takie firmy jak Fogger czy Flowbox, Contact.io. Jest jeszcze kilka innych. W sumie to nie jest dużo firm, to jest około 10 firm, to około 200 osób. Ale to jest klaster, to jest klaster IoT. Za firmami stoją ludzie. Mamy wielkie szczęście w Krakowie, że mamy takich przedsiębiorców jak Kuba, który jest założycielem Estimote, jak Rafał, który jest założycielem Seedlabs. I też rośnie kolejne pokolenie przedsiębiorców.
Wojtek robi bardzo ciekawe rzeczy z Flowboxem. Kamil, mieszkający nie w Krakowie, niedaleko Krakowa, robi bardzo ciekawe rzeczy w firmie Fogger. I teraz chcę przejść do tego, do głównego punktu, o który mi chodzi w całym moim wystąpieniu. Mamy do czynienia, powiedziałem o dwóch faktach. Jeden fakt polega na tym, że mamy do czynienia z megatrendem. Wzrost 40% przez kolejne kilkanaście lat. Drugi fakt, o którym mówiłem, jest taki, że w Krakowie jest nie za duży, ale istniejący klaster firm internetu rzeczy. Chciałbym postawić pytanie, jak by Kraków wyglądał, jeżeli rzeczywiście ten klaster by wzrósł 1000 razy w ciągu 20 lat. To nie są abstrakcyjne liczby. Trend internetu rzeczy, w ogóle rozwój danych w internecie, tak jak mówiłem, to jest takie tempo. Internet będzie się w ten sposób rozwijał. No więc zastanówmy się. Obecnie mamy 10 firm w tym klastrze. To nie są wszystkie startupy w Krakowie, to nie są wszystkie firmy technologiczne, ale konkretnie te, które są w tej dziedzinie. Co by było, gdyby za kilkanaście lat tych firm było kilkanaście tysięcy? Powiecie, abstrakcyjne liczby. Otóż takie rzeczy zdarzają się na świecie. W Nowym Jorku przez ostatnie 20 lat ilość firm, ilość startupów wzrosła 1000 razy. W Londynie ilość startupów wzrosła kilkaset razy. Wyobraźcie sobie, że całe miasto się zmienia. Obecnie mówiłem o tym, że około 200 osób pracuje w tych firmach. Wyobraźcie sobie, że ich jest kilkadziesiąt tysięcy pracujących w klastrze interneta tu rzeczy za kilkanaście lat. Obecnie taki przykład też bym chciał dać. Obecnie w firmach outsourcingowych w Krakowie pracuje 40 tysięcy osób. 20 lat temu nie było takich firm w ogóle. To jest coś, co powstało w ciągu 20 lat. Dlaczego przez kolejne 20 lat nie mają się takie rzeczy zdarzyć dokładnie w tym klastrze, o którym mówię? Wyobraźcie sobie, że wszystko się zmienia, że miasto kipi od aktywności, że na absolwentów uczelni czekają setki, a potem tysiące miejsc pracy, pracy, która jest bardzo wymagająca, ale jednocześnie bardzo pasjonująca. Wyobraźcie sobie, że uczelnie prowadzą badania, z których powstają kolejne startupy. Wyobraźcie sobie, że środowisko w Krakowie jest bardzo dobrze znetworkowane, że ktokolwiek robi firmę, ma co najwyżej dwa podania ręki do kogokolwiek na świecie, kto może mu pomóc w budowaniu tej firmy. Obecnie to jest 3 albo 4 podania ręki. Wyobraźcie sobie, że rzeczywiście to rośnie. Pytanie, co zrobić, żeby rzeczywiście tak się stało? Moim zdaniem my to możemy zmienić, ale potrzeba jest zmiana postawy. Naszą cechą narodową jest kombinowanie. Niektórzy mówią, że to jest przekleństwo, inni mówią, że to jest błogosławieństwo, ale ja raczej się skłaniam do tego drugiego. Najwyższy czas, żeby to kombinowanie przeszło na kolejny poziom, żeby to kombinowanie było kombinowaniem z wiedzą, z wizją i z żelazną konsekwencją w działaniu. Te trzy rzeczy, wiedza, wizja i konsekwencja w działaniu. Podsumujmy. Mamy w Krakowie zaczynający się klaster internetu rzeczy. Druga rzecz, za nami stoi mega trend. Pewne globalne procesy, które rzeczywiście mają ogromną dynamikę. Pytanie, czy nam się uda rozwijać Kraków w takim tempie, jak jest ten mega trend. Moim zdaniem to zależy tylko od naszej postawy. W Krakowie rodzi się nowy smog. Smog, który będzie miał ogromną siłę. To od nas zależy, czy wejdziemy w kolejnych 20 lat ogromnego wzrostu. Dziękuję bardzo.